Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie moi drodzy. Zapraszam was dzisiaj na pyszny deser, w którym będzie królowała świeża mięta prosto z ogródka. Mam jej tu dosyć sporo, ale będzie nam potrzeba tylko około 2 łyżeczek posiekanych listków. Oprócz tego do naszych miętowych ciasteczek będziemy potrzebować 150 g mąki pszennej, 150 g brązowego cukru oraz 100 g miękkiego masła, jedno jajko, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki aromatu waniliowego. Na początek do miski wrzucam pokrojone w kostkę miękkie masło, następnie dodaję cukier i wszystko razem ucieram. Pomagam sobie mikserem. Teraz dodaję jajko oraz aromat waniliowy. No i jeszcze przez chwilę wszystko miksuję. Składniki powinny ładnie się ze sobą połączyć. Do drugiej miski przesiewam mąkę razem z proszkiem do pieczenia i następnie stopniowo dodaję ją do reszty składników i mieszam. Robię to drewnianą łyżką, ale można też wyrobić ciasto ręką. Na samym końcu dodaję posiekane listki świeżej mięty. Pachną pięknie. I jeszcze raz wszystko dobrze mieszam. No i teraz z ciasta formuję nieduże kuleczki, a następnie spłaszczam je i układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w dosyć dużych odstępach, bo ciasteczka nam ładnie podrosną podczas pieczenia. Wkładam je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę około 15 minut. Gotowe, lekko przestudzone na kratce ciasteczka dekoruję czekoladową polewą. Czekolada doskonale komponuje się ze smakiem mięty. Miętowe ciasteczka, jak widzicie, są już gotowe, pachną obłędnie i są bardzo smaczne. Do ciasta możecie też dodać pokruszoną czekoladę lub kakao. Ciasteczka wyjdą wtedy mega czekoladowe i mega pyszne. Zapraszam was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was bardzo mocno i życzę smacznego.